Halo, halo, witam wszystkich, wracam na kanał, parę dni mnie nie było, ale zapewniam was, że przez ten okres zapełniłem sobie troszeczkę głowę różnymi pomysłami, nowymi koncepcjami, no i też zapoznałem się z wieloma filmami i serialami, więc kolejne materiały do analizy są już gdzieś tam w mojej głowie przygotowane, także zaczynamy, jedziemy z pierwszym takim materiałem, który będzie dzisiaj dotyczył niejakiego Sky Royal, czyli serialu, który kilka dni temu pojawił się na Netflixie, a zapowiadany jest tak naprawdę już od początku roku jako wielki hit, jako coś takiego bardzo, bardzo wielkiego, a głównie z tego powodu, że twórcą jest pan Alex Pina, czyli osoba odpowiedzialna za takie projekty jak na przykład Dom z Papieru czy White Lines. Ten drugi tytuł może wam trochę mniej mówić, no nic dziwnego, no bo to nie jest serial, który jakoś zrobił szum i nic dziwnego, według mnie jest w ogóle za wysoko oceniany przez ludzi, bo jest to totalna kicha, miałem okazję oglądać ten serial, ale naprawdę oceniam go gdzieś 2 na 10, więc nawet stwierdziłem, że nie jest warte tego, żeby dla niego otwierać usta, więc nie robiłem w ogóle recenzji. Natomiast jeżeli chodzi o Dom z Papieru, to też mnie ten tytuł jakoś nie zachęci do tego, żeby sięgnąć po Sky Royal. Dlatego, że z całym szacunkiem do tego projektu, bo uważam, że ma dużo plusów, że są tam takie czynniki, które mogą ludzi faktycznie zainteresować, zainspirować w tym serialu i gdzieś tam pociągnąć dalej w ten świat, w tą fabułę, w to, co jest przedstawione w tym utworze, ale na mnie to tak za bardzo nie działa. Ja obejrzałem 2 sezony i nie uważam, żeby to było coś wybitnego. Uważam, że serial jest taki w miarę do obejrzenia. Nie jest to oczywiście coś słabego, a też nie jestem jakimś fanem wielkim Domu z Papieru. Także, jeżeli nie Dom z Papieru, jeżeli nie White Lines, to co mnie zachęciło do tego, żeby jednak obejrzeć to Sky Royal, tak już od razu po wyjściu na platformie Netflix? No, pierwsze, co mnie zachęciło, to brak dobrych rzeczy, brak głośnych tytułów ostatnio na serwisach streamingowych, który jest, no wiadomo, spowodowany pandemią. Myślę, że takie głośne rzeczy jak na przykład Wiedźmin, jak Stranger Things, jak właśnie przykładowo Dom z Papieru, tak? Myślę, że to gdzieś tam pod koniec roku, czy też na początku przyszłego, no dopiero się pojawi. No i wtedy będziemy mieli trochę więcej takich szumnych rzeczy, o których ludzie mówią właśnie na Netflixie. W tym momencie jest kryzys. W tym momencie nie ma rzeczy takich ciekawych, przynajmniej dla mnie. No więc stwierdziłem, że może jednak warto po to Sky Royal sięgnąć. No tym bardziej, że ten opis mnie tak trochę przekonał i to, że odcinki są krótkie, bo trwają tam 20-30 minut, więc byłem przekonany, że to będzie się szybko oglądało i rzeczywiście tak się okazało. Jest to generalnie serial, który przedstawia nam historię prostytutek, które uciekają przed swoim Alfonsem, padają w taką szaloną podróż w poszukiwaniu wolności, tak, bo się chcą odciąć, są tam pod przymusem, zostały porwane, tak naprawdę są pod wielkim naciskiem, tak, pod presją też spłaty długów dla tego Alfonsa, no i dlatego postanawiają, że muszą jak najszybciej stamtąd się wyrwać. No i powiem wam, że plusem tego serialu na pewno jest fakt, że kiedy jest akcja, kiedy ma się dziać, to naprawdę jest ciekawie, że jest tam jakieś no, napięcie, to może zbyt dużo powiedziane, ale jeżeli się ma dziać, to się dzieje, tak? I dobrze się to ogląda w ruchu, tak? Jeżeli wszystko przyspiesza, wtedy się to dobrze ogląda. Problem pojawia się wtedy, kiedy wszystko zwalnia i serial na chwilę skupia się na postaciach. Bo te postaci, i się okazuje, że te postaci są po prostu nieciekawe. Wtedy tutaj człowiek ma kryzys i mnie na przykład, czego nie robię w trakcie seriali na ogół, czy filmów, korciło, żeby zaglądać w telefon w tym momencie. I to jest bardzo, bardzo zły znak dla tego serialu. I przyznam wam, że podobną sytuację miałem w przypadku Domu z Papieru. Tam też właśnie te postaci były dla mnie nieciekawe, a głównie dlatego, że były dla mnie niezbyt autentyczne. Głównie dlatego, że ten Alex Pina ma coś takiego w tych swoich produkcjach, że u niego wszyscy muszą wyglądać idealnie. Po prostu. To są ludzie, którzy pod względem atrakcyjności fizycznej nie mają żadnych wad. Owszem, w głowie to mają często pierdolca, ale dziewczyny to muszą być wszystkie atrakcyjne, muszą być piękne, muszą mieć piękne piersi, muszą mieć buźkę idealną, tak? Oczywiście wytapetowaną idealnie.
I to niezależnie od tego, co im się stanie, tak? W serialu to zawsze muszą pięknie wyglądać. To samo jest z facetami, to musi być taki bad boy, taki wiecie, taki łobuz, bo łobuz kocha najbardziej, wiadomo o co chodzi, nie? Taki z jednej strony gagatek, oprych, ale z drugiej taki gościu, co najlepiej się rżnie i ogólnie nawet jeżeli tam mu dać do ręki jakiegoś pieska, to on tego pieska pogłaszcze, tak? I z tą jego muskulaturą to się tak pięknie prezentuje, wiecie, no już tak sobie trochę tu robi jaja, ale tak to generalnie wygląda, że wszystkie postaci są cholernie stereotypowe, albo takie, no nie chcę tego powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, ale takie troszeczkę głupiutkie, ale piękne dziewczyny i faceci, którzy też nie mają zbyt dużo w głowie, ale mają mięśnie i no. No, takie są po prostu postaci, mam wrażenie, w tym, co przedstawia nam pan Alex Pina za każdym razem i dlatego podobnie jak w Domu z Papieru, czy tym bardziej w White Lines, miałem tutaj problem z tym, żeby się po prostu wczuć w tych bohaterów, żeby im kibicować. Nie miałem tutaj tego. No tylko w momencie, kiedy te obrazy były szybsze, kiedy coś się działo. Też w związku z tym, że oglądałem ten serial na 65-calowym telewizorze, to może właśnie przez to też miałem tak, że no jakoś te kolory mi się wydawały takie bardziej wyraziste, że ten serial jest tak fajnie nakręcony, że te widoki też na tej pustyni, tak, czy te kolory w tym budelu, to wszystko się naprawdę tak fajnie gdzieś tam prezentuje i przyjemnie mi się to oglądało pod względem właśnie wizualnym. Natomiast pod względem tego, żeby tam się zainteresować jakoś postaciami, czy wkręcić w to wszystko, to powiem wam szczerze, że tak nie bardzo. Ten serial to taki trochę, miałem wrażenie, lepiej zrobiony film Patryka Wegi, tak na strydach, wiecie? Z tą taką gangsterką, z tą taką brutalnością, taką odmóżdżającą w połączeniu z przesadną wulgarnością i z przesadzoną, odrażającą seksualizacją. Tak, w taki sposób, że ona nie jest jakoś tam ze smakiem, tylko jest tego za dużo, tylko po to, żeby jakiś tam młody widz, który jeszcze cycków nie widział, mógł się na nie napatrzeć, prawda? Wiecie, o co chodzi? Takie miałem wrażenie, jakby to było połączone jeszcze trochę z jakimś takim tureckim serialem, nie wiem, takie wiecie, jak te tureckie telenowele czasami lecą, to tak troszeczkę tego jakby wrzucić do tej układanki. No i też troszkę takiego akcyjniaka, trochę thrillera a la Dom z Papieru. No i generalnie do tego wrzucić kilka takich nie za mądrych, tylko pięknych dziewczynek i kilku mafiozów. I mamy właśnie Sky Royal, tak najlepiej bym chyba ten serial przedstawił. Jeżeli ktoś by mnie się zapytał, czym jest ten projekt. Także cóż, jak ja to oceniam? Powiem wam szczerze, że dałem 5 na 10 za ten serial na Filmwebie i powiedziałem sobie, że to jest ocena tak zwana z kredytem zaufania. Co ja rozumiem przez pojęcie kredyt zaufania, to już wam powiem, jak ja do tego podchodzę. Jeżeli obejrzę sezon drugi, w momencie kiedy będzie znowu jakiś Netflixowy kryzys i brak dobrych rzeczy, bo tak normalnie to tego nie zrobię, ale jak będzie taki kryzys, to jest problem, to wtedy sobie obejrzę. No jeżeli będzie tak, że troszeczkę poprawią się te relacje między bohaterami, będą trochę ciekawsze, będą miały te osoby coś lepszego do zaprezentowania, no to może mi się to będzie trochę lepiej oglądać i wtedy troszeczkę podwyższę ocenę, może do tej szóstki, ale jeżeli ten aspekt nie zostanie poprawiony albo nawet będzie jeszcze gorzej, jeżeli nie będę bardziej wciągnięty niż jestem teraz, no to niestety ocena spadnie do czwórki i tak już chyba zostanie, bo już nie będę oglądał kolejnych sezonów, jeżeli oczywiście powstaną. Także taka jest moja, taki jest mój końcowy wniosek, takie jest moje podejście do tego projektu. A no i muszę jeszcze wspomnieć o tej akcji z weterynarzem. Ja nie będę spoilerował, bo nie chcę tego robić, ale jeżeli ktoś widział, to na pewno wie, o co mi chodzi, nie? Jak zobaczyłem tą akcję z weterynarzem, to powiem wam, że minutę wcześniej ją przewidziałem w myślach. I pomyślałem sobie, cholera, no chyba nie zrobią tego, co Ricky w Chłopakach z Baraków. No bo w Chłopakach z Baraków to już jest taki zakrzywiony świat, że do tego może dojść, ale w takim akcyjniaku, który ma nas tutaj podtrzymać w napięciu, no jest to po prostu absurdalne. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. Żegnam was serdecznie i zapraszam do kolejnej recenzji. Na razie.